Cześć, będzie vlog. Obożyłam dziwny głos. Bo wstałam dzisiaj z samego rana przed południem, to dlatego. Nie spodziewałam się, że vlog będzie ciekawy. No, czy trzymamy poziom, bo poprzedni vlog. Był równie nieciekawy. Oczywiście, jak najbardziej polecam obejrzenie również tamtego vloga. Dzisiaj mam do załatwienia kilka rzeczy. W sumie jedną, ale resztę sobie wymyśliłam sama, więc no. Okej, muszę się zamaskować. I jest to całkiem spoko rzecz, jeżeli chodzi o nos, bo nie marznie. Natomiast dla użytkowników okularów, czyli dla mnie średnio, bo często nic nie widzę. No, dobrze, to idziemy. 2 minuty i skończyłam. To mi się na pierwsze zdarzyło, że po 2 minutach mogłam wyjść z tego czegoś. Zazwyczaj tam potrafię iść 2 godziny spędzić, w sumie głównie czekając, więc fajnie. Ale dzisiaj nie było mojej kobiety. Więc poszłam do innej i podpis, do widzenia. Zajebiście. Zaparkowałam na smutnym parkingu Biedronki. I właśnie wychodzę do Pepco, tak wspomniałam, to się nazywa, dobrze widzę stąd. Całe szczęście nie znajduje się w galerii, więc jest otwarte. Chociaż do tej pory to w Pepco byłam chyba 2 razy albo 3 razy w życiu, więc w sumie nie jest to sklep, do którego chodzę w ogóle. Niemniej, jeżeli chodzi o galerię, to ja się, chociaż nie chodzę, no nie chodzę teraz w ogóle, to się w ogóle nie zgadzam z tą decyzją o zamknięciu galerii, bo jakie tam było ryzyko przy tym, ile osób wchodziło. Właściwie to się ryzyko zrobiło w momencie, kiedy zamknęli te sklepy i ludzie dzień przed zamknięciem latali po sklepach albo stali w kolejkach, żeby móc do jakiegoś sklepu wejść. Sorry, ale nie mam statywu za sobą. Zastanawiam się, czy powodem zamknięcia tej galerii nie był Black Friday, tylko wydaje mi się, że można było to załatwić inaczej, czyli na przykład poprosić, czy nawet zablokować ten dzień, żeby nie robiono promocji w sklepach stacjonarnie, tylko raczej online. No, a nie blokować przez cały miesiąc sklepy, gdzie naprawdę nie ma takiego ryzyka. Dobra, wychodzimy. Swoją drogą to też zabawne, że w sklepach spożywczych nie ma ryzyka, a w sklepach odzieżowych jest ryzyko, według rządu przynajmniej. I też jest zabawne, że jeszcze domagają się przywrócenia niedzieli handlowych, ale galerię trzeba zamknąć, nie? No, spoko. 5 minutes later. Boże, się zastanawiam, czemu ta kobieta się tak krzywo na mnie patrzy, a się okazuje, że jeszcze 12 nie ma i są godziny dla seniorów. Mocno zaparowane szkła. Czy na stację można podjechać w takich godzinach? Ludzie stoją pod sklepami w oczekiwaniu, aż będą mogli wejść do środka, ale niedorzeczność. O, właśnie. Tego nienawidzę w maseczkach. Boże, jak ja mam przez to patrzeć? Muszę mieć maseczkę tak wysoko podniesioną, żeby mi tutaj powietrze nie wchodziło stąd pod okulary. Ty mówisz mi często ciężko, bo jak mówię, to powietrze leci. No, dramat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.
klasyczka. Nie jestem w stanie sprawdzić zapachu faktycznie świeczek. Trochę lipa. Mała zagadka. Czy to wygląda bardziej jak róża, czy jak most? Teraz kolejna mała zagadka. W jaki sposób rozpoznaję, który samochód jest mój, to znaczy nie mój, tylko którym przyjechałam? Po tym, co jest w środku. Boże, moje okulary. Bo znów... oczywiście zapomniałam, gdzie zostawiłam samochód, a że nie pamiętam w sumie, jak wygląda. To poznaję po tym, co zostawiłam na siedzeniu pasażera, bo akurat jak wyjeżdżałam z domu, to przyjechał listonosz. Musiałam odebrać kilka paczek, a tak tam go nie poznała. Okej, dem, wróciłam do domu. Mam strasznie poplątane włosy. To się zawsze dzieje, jak gdzieś wychodzę. Muszę coś z tym zrobić. O Boże. Dobra, nie widać. Nie widać, nie, dobra. Więc mini haul z Pepco, zawsze zapominam co to jest. Więc moje skarpeteczki świąteczne, gdyż nie wiem, czy doczekam się tych z AliExpress i absolutnie nie potrzebuję skarpetek. Właściwie skarpetki to jest jedna rzecz, której mam za dużo, ale no, jak to się powstrzymać, tak jest, jak kupiłam. Nic w sumie szczególnego wow, ale 7 zł, tutaj w przeliczeniu 2,33 za sztukę i wzięłam je dlatego, że mają bawełnę. Tam jak oglądałam, ładniejsze były, ale niestety były z akrylu, to tak średniawka. A poza tym mam odświeżacz, można powiedzieć, czy zapach, o, zapach do pokoju. O zapachu cynamonu, więc mam nadzieję, że będzie fajnie cynamonowo. Będzie to taki fajny świąteczny akcent. Tym bardziej, że ta buteleczka też ma taki nieco świąteczny projekt. W tamtym roku miałam z Zary, co do tej pory mam, bo jakoś się nie skończyło. Ale już tak leciutko, leciutko pachnie, więc będę miała inną jeszcze warstwę cynamonu u siebie. No, nie mogłam się powstrzymać. Zastanawiałam się nad tymi innymi dzwoneczkami, ale jak zobaczyłam te, jeszcze była wersja srebrna, czerwona i złota. I się długo zastanawiałam jeszcze między złotą a czerwoną, ale stwierdziłam, że chyba biała najbardziej mi odpowiada. Też zastanawiałam się, czy nie kupić takich, tylko że były dużo mniejsze, dużo, dużo mniejsze na Ali, tylko żebym ja miała te malutkie dzwoneczki tak wiązać i zaplatać gdzieś, to nie dla mnie. I na koniec ostatnia rzecz. Takie 4 formy na ciastka. One kosztowały w sumie 10 zł. Tutaj nie mówiłam. Dzwoneczki 6 zł, a zapach do pokoju ile? 15. No, dobrze, więc formy 10 i tak stwierdziłam, że wyżej mamy gwiazdki, które są tak z 1/3 może mniejsze, więc może coś bardziej świątecznego. Są typowo świąteczne formy. Więc no, myślę, że na tym zakończę tego mojego nudnego vloga, gdyż do końca dnia będzie jeszcze nudniej. Tak, więc nie ma sensu tego kontynuować. A więc żegnam się, dzięki za oglądanie. Powiedzcie, co w ogóle myślicie o vlogach, szczególnie w tym kiepskim wydaniu. No i proszę o łapkę w górę i subskrypcję i do następnego filmu. Pa!